No dobrze. Bardzo ci, Kuba, dziękuję za zaproszenie. Mówiłeś, że poprzedni roast miał dla ciebie takie właściwości oczyszczające. Niektórzy prysznic biorą. Ale jak uważasz, no. Bardzo ci, skoro musisz. Kuba, gdybyś był gościem w Milionerach, co się nigdy nie wydarzy, obiecuję, to zapowiedziałbym cię tak. Jakub Władysław z Koszalina, 53 lata, zainteresowania, młodzież i heteroseksualizm. Pamiętam cię jeszcze z takiego programu Mali Giganci. To był program misyjny. Misją tego programu było, żeby przez 5 lat, żeby znaleźć narzeczoną dla Kuby. Wyszło jak wyszło, no. Zresztą Kuba, jak wiecie, nie od dziś jest fanem Woody'ego Allena. Do tego stopnia, że chciał się upodobnić do mistrza, że oprócz ślubu z Renatą postanowił ją również adoptować. Gratuluję, Kuba. No dobrze. Proszę Państwa, ten fotel, który tutaj stoi pusty, świadczy o tym, że nie jest to najbogatsza produkcja w Polsce. Na fotel ich było stać, a na honorarium dla gościa już nie. Bo to jest fakt. Rzeczywiście Michał dostał propozycję do Asia Express. Tak. Ale nic z tego nie wyszło. Powiedział, nie, dziękuję, za dolara dziennie, to ja mam od roku już. Tak myślałem o tym, że przeciwieństwa się przyciągają, tak zawsze było w wypadku Michała i Kuby. Tak jest również właśnie w tym momencie. No, przeciwieństwo polega na tym, że Kuba jest, a Michała nie ma. No dobrze, ale wolałbym mówić o tych, którzy są tutaj razem z nami. Kolejna osoba zasłużona dla polskiego show biznesu, dla mediów, Beata Tadla. Dobry wieczór. Rozmawiała między innymi z prezydentem Dudą. Prezydent Duda podobno nie był zachwycony. Ja też kiedyś rozmawiałem z Beatą Tadlą i... Z tego co wiem, Beato, kończysz teraz książkę Czego oczy nie widzą. Mogę ci powiedzieć, czego oczy nie widzą? Ciebie na ekranie telewizora. Oczy nie widzą. Jak to? A teraz? No dobrze, ale może powinniśmy się skupić teraz na gościu specjalnym, czyli inaczej gościu specjalnej troski. Bohater tego wieczoru, Michał Szpak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Roszpunka nasza. Wyobrażacie sobie łupież u tego gościa? White Christmas po prostu. Powiem tak, zastanawiałem się nad tym, słuchałem. Rzeczywiście powiem tak, że twoja muzyka jest do ch**a jest niepodobna. Chociaż właściwie... Nie, ale jednak nie, nie. Patrzę nawet na tych zdjęciach. Zarost masz bardziej dopracowany od piosenek, no. Szpaka na Eurowizji docenili widzowie, słuchacze akurat już mniej. Jeśli chodzi o ciebie, to w ogóle jak próbowałem się czegoś na twój temat dowiedzieć, czy właściwie inaczej, może próbowałem przesądować moje najbliższe środowisko, co o tobie myślą, to jest tak, że społeczeństwo jest podzielone co do ciebie. Część ludzi cię nie cierpi, część nienawidzi. Michał, w wywiadzie, którymś powiedziałeś, że nigdy nie chciałeś pracy fizycznej, ale nie martw się, praca fizyczna ciebie też nie. Z tego co wiem, jak ci zamarzły rury na chacie, to owijałeś je szalikiem takim bardzo ładnym. Jak miałeś malować mieszkanie, to pytałeś o farby w seforze. Nawet nie potrafiłeś sam powiesić swojej platynowej płyty. Może dlatego, że nie masz platynowej płyty. Dziękuję bardzo.